czołem druhny i druhowie! Witam wszystkie drużyny na pierwszym memoriale w gminie Mindrzyżec Podlaski imieniem drucha Stanisława Kurenga. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie gorąco witam panią Mariannę wraz z córkami, żonę i córki pana Stasia. Dzień dobry. Zorganizowaliśmy po raz pierwszy zawody, ale dla drużyny OSP. Ale naszym takim największym założeniem było uczczenie pamięci Stasia Kurendy, bo ja akurat jestem w Międzyrzeckiej Straży 15 lat, ale tyle co on mi pomógł dla naszej straży w Halasach, później dla Rogoźnicy. Naprawdę wspaniały człowiek, no zasłużony dla całej gminy, nie tylko dla Rzeczycy. Naprawdę wzór do naśladowania, próbuję też dążyć do tego, żeby go naśladować, być takim człowiekiem. I minutą ciszy uczcimy pamięć pana Stanisława i wszystkich druhów, którzy odeszli do pana. Trzeciego roku prezes OSP Rzeczyca, sołtys miejscowości, mój przyjaciel i przyjaciel gminy Międzyrzec Podlaski. Chciałbym wam życzyć współzawodnictwa w duchu sportowym, w trosce o bezpieczeństwo, tak abyście mogli podnosić każdego dnia swoje umiejętności, aby móc w sposób efektywny służyć ludziom. Pierwsze ćwiczenia pożarnicze, pierwszy memoriał imieniem Stanisława Kurendy w gminie Międzyrzec Podlaski uważam za otwarty. Chcieliśmy trochę zrobić zawody inne niż robi to Państwowa Straż, chociaż uważamy, Państwowa robi to super. Tylko dodaliśmy takie dwie konkurencje techniczne i wytrzymałościowe, czyli budowa linii zsawny na czas. Dlatego to zrobiliśmy, że dużo... że wyniki po prostu uzależnione są od sprzętu, a niektóre jednostki nie mają dobrej pompy, a na przykład taka budowa linii to jest umiejętności, decydują umiejętności. Druga konkurencja to jest bieg indywidualny, sztafetowy, taki sam jest tor jak w sztafecie, to jest bardziej na wytrzymałość. Ubierzemy zawodnika w ubiór specjalny, Nomex, hełm, buty specjalne, rękawice i ten zawodnik pokona cały tor. Naprawdę wyczerpująca konkurencja. Próbowałem, to tylko do tej ściany dobiegłem, bo masakra. No pogoda trochę nam pokrzyżowała plany, ale wiadomo, no, jesteśmy strażą, no, jak jest jakaś akcja, to nie możemy powiedzieć, że deszcz pada. Musimy działać. No i fajnie, że w ogóle się zawody rozpoczęły i trwają. Jesteśmy zadowoleni. Ile drużyn startuje i jakie? Drużyn startuje 6, czyli MDP Rogoźnica, OSP Rogoźnica, dziewczyny z OSP Krzewica i drużyna męska OSP Krzewica, OSP Jelnica i OSP Wygnanka. To są te drużyny, które startują w konkurencjach bieg sztafetowy i bojówka. Ale jeszcze dodatkowo OSP Strzakły w samej budowie linii na Sawnej. Oczywiście OSP Halasy, tu też, tu będzie mój tak jakby ostatni bieg, bo założyłem wspólnie z kolegą Arkiem Zaniewiczem OSP Halasy i już jestem w Rogoźnicy i chcę po prostu uczcić to ostatnim biegiem z kolegami. I ja też będę czynnie brał udział.